20 kwietnia w miejscowości Stężnica koło Baligrodu odbyła się konferencja popularno-naukowa pod tytułem Generał Karol Świerczewski-Walter, bohater czy bieszczadzka ikona komunistycznej propagandy. Fakt, że konferencja odbyła się na terenie gminy Baligród, nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Gmina Baligród jest to najpiękniejsza gmina w Bieszczadach. Ostatnimi czasy mówiło się bardzo głośno, szczególnie 31 marca tegoż roku, kiedy jedno ze stowarzyszeń z Rzeszowa zorganizowało wiec składania kwiatów. Świerczewski jest częścią gminy Baligród. Nie mamy zamiaru gloryfikować tej postaci, niemniej jednak jest to fakt, jest to pewne zdarzenie historyczne, które miało miejsce na tym terenie. Konferencja, zdaniem dr Andrzeja Zapałowskiego, znakomicie wpisała się w problem kształtowania świadomości historycznej wśród Polaków. Historyk w pozytywny sposób, odnosząc się do idei spotkania w Stężnicy, zwrócił uwagę na nieznane aspekty okresu, który zapoczątkował się po II wojnie światowej na terenie Bieszczad. Społeczeństwo ma prawo do rzetelnej informacji. Ma prawo, ponieważ my od tego nie uciekniemy. Jeżeli historycy nie opracują danych w oparciu o materiały źródłowe, niepodważalne, a nie od strony propagandowej używanie po prostu czy żonglowanie pewnymi danymi, strat ilości spalonych zabudowań, nie podamy kontekstu, nie podamy po prostu całego tła tych wydarzeń, to tak naprawdę będziemy przez następne lata mówili o niedomówieniach i nie zamkniemy tego okresu historii. Aby zapobiec niedomówieniom, na jakie zwraca uwagę dr Zapałowski, odbyła się konferencja, której zasadniczym zadaniem była odpowiedź na pytanie, czy generał Świerczewski był bohaterem, czy bieszczadzką ikoną komunistycznej propagandy. Generał Świerczewski na bohatera narodowego, polskiego bohatera narodowego na pewno nie pasuje. Z rozmaitych, proszę Państwa, względów. No przede wszystkim on, poza tym, że się w Warszawie urodził i mniej więcej do nastoletnich lat w niej przebywał, potem stracił jakikolwiek kontakt z Polską. Związał się całkowicie, można powiedzieć, z duszą całą, związał się z reżimem sowieckim i jemu też służył. Walczył po stronie sowieckiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Świerczewski stał się pewnego rodzaju wizytówką Bieszczad. Jednak Stanisław Orłowski uważa, że nie może on być produktem turystycznym. Postać generała Karola Świerczewskiego nie jest najlepszym pomysłem na robienie interesu w turystyce czy produktu turystycznego, bo postać nie może być produktem turystycznym. Oczywiście turyści, którzy z Polski przybywają w Bieszczady, pytają przewodników przede wszystkim, jak tutaj było po ostatniej wojnie światowej. Przypuszczam, że ostatnie zawirowania spowodowane uroczystami w Jabłonkach i tą sesją sprawią, że to zainteresowanie postacią generała będzie rosło. Innego zdania jest Bogusław Pazocha, który traktuje Świerczewskiego jako atut gminy Baligród w kreowaniu oferty dla potencjalnych turystów. Postać generała Świerczewskiego, która jest kontrowersyjna i można mieć na jej temat różne opinie, ale jest na pewno przypisana do tego miejsca, do gminy Baligród i chcąc nie chcąc staje się atrakcją, czy w sensie negatywnym, czy pozytywnym, ale jest to na pewno jakaś atrakcja tego miejsca. Krzysztofowi Stachowiczowi jako przewodnikowi zdarza się zatrzymać z grupą turystów przy pomniku generała w Jabłonkach. Jeżeli czas mi na to pozwala, to zazwyczaj zatrzymuję się w Jabłonkach, prowadzę pod pomnik. Z tym, że oczywiście przedstawia się nieco inną historię generała niż była przedstawiona w Unach Bieszczadach. Staramy się tą postać przedstawić przynajmniej na tyle, na ile stan wiedzy obecnej nam pozwala, w sposób obiektywny. Konferencja była jednym z trzech zadań zaplanowanych w projekcie realizowanym przez gminę Baligród. Projekt został wybrany do dofinansowania uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady i otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LIDER Działanie 413, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.